Wielkanoc u tradycyjnej ukraińskiej rodziny. Wszyscy razem zebrali się, aby wspólnie zjeść. Katrina, która ma 7 lat, i Michajło, który ma 8, wspominają właśnie to, co robili 7 tygodni temu. Katrina, pamiętasz, jak w Masynicy zrobiliśmy marzannę? Tak, pamiętam i było świetnie. A pamiętasz, jaki spadł wianek? Tak, już się przestraszyłam. Już się przestraszyłam, że już nie utopimy tej marzanny. No, ja tak samo. Oj, ale wiesz co, dobrze, że ją naprawiliśmy i wszystko było dobrze. Babciu, a te twoje bliny były takie pyszne. Zrobisz nam jeszcze kiedyś? No jasne, że ci zrobię. Dzięki. Mamo, a możemy się pobawić na... No mamo, no proszę, Siny. No weź. No, dobrze, lecie tylko. Za późno. Wróćcie. Dobra. I ciepło się ubierzcie. Jest! Chodź. A teraz zobaczmy, co dzieci robiły 7 tygodni temu. Patrz, kto idzie! Cześć! No to co dzisiaj robimy, co? No jak? Przecież dzisiaj jest maślenica. Co to jest maślenica? Co to w ogóle? No jak nie wiesz? Nie. Czekamy dzisiaj, to jest jasne. Nie powiedziałeś jak to maślenica? No nie, ale co to się wtedy robi? Robi się marzannę. A macie taką? No mamy. Zrobiliśmy. Co? Naprawdę? No to chodźcie po nią, Michał, idź! Ale czego zawsze ja? No, bo jesteś najstarszy, no idź, no weź, no szybko, no bo... O nie, wianek jej się zepsuł. Ej, wianek! I co teraz będzie? No nie, i co? Ej, musimy go naprawić. No bo jak nie naprawimy, to nie utopimy wiosny. Co będzie? Ej, patrz, tu jakiś ładny kwiat, naprawcie go. Dobra, to szybko. To pomóż mi. Szybko. Michajło? Tak? Pomożesz nam? No niestety. Bardzo chętnie, ale niestety trzeba marzannę, bo się zepsuje. Dobra. Bardziej. Jest już prawie już. Dobra, jest! To chodźmy, to gdzie? Czekajcie, to idziemy nad rzekę utopić ją. Tak. Dobra, no to szybko! Wrzucać? Na trzy! Na raz, dwa, trzy! No żegnaj! Pa. No to czekajcie, no to co teraz robimy, co? Wasza babcia robi najlepsze gliny. Dobra! A rzeczywiście, maślenica, idziemy na gliny! Ej, idziecie na gliny, dobra. No to czekajcie, babcia nam zrobi gliny. No to chodźcie! Witaj, babciu! Cześć, babciu! Moje kochane dzieci! Cześć! Babciu, zaprosiliśmy koleżanki. Czy możemy zjeść bliny? No jasne. Macie. Starczy dla wszystkich. Dziękuję. Smacznego. O Boże, jakie dobre. Dziękuję. Smacznego. Jej, jak świetnie. I jak? Pyszne. Tak jak w tamtym roku? Tak, jeszcze tak jak co roku. No to może usiądźmy. Tak, usiądźmy. No to babciu, powiedz nam może... Co, Michajło? Nic, bardzo dobre. Myślałam, że wam nie będą smakowały. Jak zwykle robisz najlepsze.